Witam serdecznie na posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury i Zdrowia. Porządek dzisiejszych naszych obrad to jest zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia. Przeczytam również Państwu sprawozdanie działalności Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Pruszczu z propozycją sprawozdania, jeśli będzie trzeba, to coś tam będziemy zmieniać. Nie ma żadnych tutaj pism, które dotarły do komisji, także zajmiemy się tymi sprawami bieżącymi w sprawach różnych. Ustalimy termin kolejnego posiedzenia i to wszystko. Czy ktoś chciałby do porządku obrad coś mieć? Jeśli nie, to odczytamy protokół. Żeby było poważnie, to patrzałki weźmiemy, żeby nie upuścił literki. Chociaż jest duża czcionka. Dobrze. Protokół numer 73 2018 roku z dnia 26 lutego 2018 roku. Obecni pełen skład otwarcia posiedzenia wykonał przewodniczący i zaproponował następujący porządek. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, zapoznanie się z pismami korespondencyjnymi, zapoznanie się ze sprawozdaniem Centrum Usług Wspólnych w sprawie organizacji ferii zimowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Tłuszcz. Zapoznanie się z materiałami przygotowanymi na sesję, sprawy różne, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji odczytano i przyjęto. Anotacja odnośnie punktu drugiego. Przewodniczący odczytał pismo od mieszkańca w sprawie uregulowania gospodarki wodnej na działkach 415/3 i 416 położonych w miejscowości Dzięciowej przy ulicy Gruszkowej. Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Przewodniczący poinformował zebranych, że problem ten poruszany był na komisji rewizyjnej. Radna Urszula Pankowska wypowiedziała się w tej sprawie. W miejscu opisywanym przez mieszkańcy należało wykonać roby melioracyjne, które niestety nie były uwzględnione podczas budowy drogi. Radna Urszula Pankowska ma zająć się tą sprawą. Następnie odczytano sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Tłuszcz za rok 2017. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. W dalszej kolejności komisja zapoznała się z wnioskami mieszkańców gminy o dokonanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z przygotowanymi już odpowiedziami sporządzonymi przez osobę odpowiedzialną w tej sprawie. To są załączniki nr 3 do protokołu. Na terenach, o których jest mowa, w wystosowanych przez mieszkańców wnioskach planowana jest droga, na którą mieszkańcy działek nie wyrażają zgody i proszą w związku z tym o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz. Mieszkańcy nie zgadzają się na pomniejszenie działek pod planowaną budowę ulicy Łodygowej, ale wszystko wskazuje na to, że inwestycja ta jest w tym miejscu niezbędna. Można jedynie przemyśleć przebieg poszczególnych dróg. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia wnioskuje w tym miejscu, aby na kolejne posiedzenie została zaproszona pani Marta Świderska, pracownik Wydziału UGK. I tutaj w tym miejscu nie wiem, czy to jest sens, bo już pani Marta wyjaśniała tę sprawę na poszczególnych komisjach, przynajmniej ja tutaj... Tak, także to już te tematy... Także to znamy te tematy, nie będziemy po prostu w tej chwili pani Marty prosić. W celu udzielania poszczególnych informacji w sprawie wniosku mieszkańców o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz. Następnie zapoznano się z pismem od mieszkańców Wórki Kozłowskiej skierowanym do radnego Zbigniewa Pożarko w sprawie doprowadzenia wodociągu do działki nr 239 znajdującej się w bliskim sąsiedztwie wysypiska śmieci. To jest załącznik nr 4 do protokołu. Radny Tadeusz Groszy poinformował zebranych, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska sprawa ta została poruszana. Komisja ustaliła, że inwestycja ta powinna zostać umieszczona w budżecie gminy na rok 2019. Radny Włodzimierz Fydyszek zauważył, że Komisja Budżetu Inwestycji również wypowiedziała się w tej sprawie i ustaliła, aby odpowiedzieć mieszkańcom, że inwestycja, o którą proszę, może być wykonana w przyszłym roku. Aby jednak przyspieszyć cały proces inwestycyjny, należy poinformować tych ludzi o możliwości sporządzania dokumentacji projektowej na koszt własny z możliwością zwrócenia poniesionych kosztów przez gminę po wcześniejszym porozumieniu w tej sprawie. Przewodniczący zapoznał członków komisji z pismem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie zapoznania się z informacją odnośnie opracowania dotyczącego jakości wód, dostępnego na stronie internetowej, załącznik nr 5 do protokołu. Na chwileczkę przepraszam, bo coś mnie tutaj z nosa cieknie. Dobrze.
I dalej mamy, co mamy? Adnotacja odnośnie punktu trzeciego. Odczytano sprawozdanie Centrum Usług Wspólnych w sprawie organizacji ferii zimowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Tłuszcz. Załącznik nr 6 do protokołu. Komisja nie wnosiła uwag. I adnotacja nr 4. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia odczytała porządek obrad 15 sesji Rady Miejskiej i według niego zapoznała się z treścią uchwał. Komisja nie wniosła żadnych wniosków. Porządek obrad 25 sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Adnotacja do punktu 5. Przewodniczący poinformował o najbliższych wydarzeniach w gminie Tłuszcz. Dnia 1 marca 2018 roku obchodził Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji nastąpi złożenie kwiatów przy tablicy poświęconej żołnierzom wyklętym w Tłuszczu. Dnia 4 marca 2018 roku w Hotelu Botory w Tłuszczu o godzinie 17 odbędzie się wykład profesora Jana Żaryna, projekcja filmu dokumentalnego pod tytułem Oława oraz recital Jana Pietrzaka. Dnia 10 marca 2018 roku o godzinie 17 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu odbędzie się uroczysta gala Róża Burmistrza Tłuszcza. Radna Katarzyna Sadurska poruszyła sprawę gminnego gabinetu stomatologicznego. Przekazała radnym, że według informacji, jakie dostała, opóźnienie w otwarciu gabinetu wynika z problemów z zawarciem umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Radny Włodzimierz Fryzyszek przypomniał członkom komisji, że w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu odbyło się spotkanie odnośnie planowanej budowy oczyszczalni ścieków. Przedstawione na nim zostały różne warianty projektów, a profesor prowadzący spotkanie udzielił wielu wskazówek, który z projektów będzie najwłaściwszy. Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 12 marca 2018 roku o godzinie 8.30. Na tym protokół zakończono. Czy jakieś uwagi mamy do tego protokołu? Nie mamy. To podpisujemy protokół. Bardzo dziękuję. Dobrze, zanim przejdziemy do tych spraw takich bieżących, różnych, to odczytam propozycję sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Tłuszczu za rok 2017. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Tłuszczu została powołana uchwałą z dnia 27 listopada 2014 roku. W skład komisji wchodzą Waldemar Zygmunt-Sitek, Katarzyna Dorota Sadurska, Włodzimierz Paweł Fydryszek, Tadeusz Groszek, Adam Kisiel. Komisja pracowała zgodnie z zakresem działań określonych uchwałą Rady oraz opracowanym i zatwierdzonym planem pracy. W tym czasie spotkała się na 21 posiedzeniach. Tutaj to sprawdzimy sobie tę informację. Były również komisje wspólne z Komisją Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska. Nie wiem, czy tak było. To jest z poprzedniego roku. Wszystkie posiedzenia były zarejestrowane i protokołowane. Część z nich była komisją wyjazdową, zwizytowaną szkoły podstawowe. Tutaj ja sprawdzę, jakie te szkoły podstawowe byliśmy. Byliśmy na pewno w Centrum Kultury chyba i byliśmy na pewno w Szkole Podstawowej Jana Pawła II w Tłuszczu. Z posiedzeń wyjazdowych sporządzane były notatki, które stanowią załączniki do protokołów. Sprawy podejmowane przez komisję obejmowały opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej, opiniowanie wniosków budżetu, opiniowanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w placówkach oświatowych, opiniowanie, przedstawienie propozycji działań podejmowanych w dziedzinie kultury, oświaty, zdrowia, opieki społecznej i profilaktyki prorodzinnej, opiniowanie spraw bieżących, w tym przychodzących pism. Ponadto członkowie komisji wielokrotnie brali udział w szkoleniach, spotkaniach, uroczystościach, imprezach okolicznościowych odbywających się na terenie naszej gminy, powiatu łomickiego i całego kraju. Pełna dokumentacja z działalności komisji znajduje się w Biurze Obsługi Rady w Urzędzie Miejskim. Można też również się z nią zapoznać za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego, gdzie zamieszczane są protokoły oraz relacje wideo z posiedzeń komisji. Czy jakieś uwagi do sprawozdania? Myślę, że nie. Ja sprawdzę tylko te ilości odbytych spotkań. I to będzie wszystko. Tu otrzymaliśmy od pani Klaudii oświadczenie majątkowe. Jeśli ktoś nie ma, to bardzo proszę. A pozostałe zostaną przekazane formą elektroniczną, tak? Dobrze. Teraz co? Porozmawiamy sobie na temat ostatnich wydarzeń, jakie się odbyły w Tłuszczu. Mamy marzec. Może zacznijmy od kolegi Tadeusza. Może kolega Tadeusz uczestniczył w jakimś ciekawym wydarzeniu. A, on chciałby też wypromować. No to dobrze. Na pewno kolega Paweł wie, gdzie uczestniczył, no, i na pewno chciałbym się pochwalić. Ale,
To wystawa harcerzy, tak? No tak, wystawa harcerzy. A to nie mówiliśmy o tej wystawie jeszcze? Nie wspominaliśmy. Ale mówię, ona się odbyła. W bibliotece Dzień Kobiet. No tak, właśnie, proszę, proszę, bo Bratysław sobie daję, to było 22 lutego, a teraz w bibliotece był Bibliotece, tak? Znaczy nie, to trochę chronologicznie pojedziemy jak tak. No tak, 1 marca to złożenie wiązanek było tutaj przy tablicy upamiętniającej żołnierzy wyklętych. Wspólnie byliśmy, był i tam pan wiceburmistrz, pan przewodniczący rady. Ja dokończę rady może. Powiatowi, tak, no to dokończę może resztę, bo to nie tylko te obchody były. Bo... Tak, tak, ale to może później. Ale ja tylko skończę, to są te obchody, bo to było jeszcze właśnie o tych harcerzach, to nie wiem, to chyba było też. Wystawa harcerzy była w marcu? W lutym, z tego drugiego. Tak, z tego drugiego. To też uczestniczyliśmy razem z Tadzią. Następnie była prelekcja pana Maciejczuka, tak? Maciejczuk odnośnie Jakucji. Bardzo ciekawa prelekcja, szkoda, że tak było nie za wiele osób. Była także uhonorowana pani doktor Tunej, chyba tak. Medalem Sieroszewskiego. Była bardzo, bardzo jakby zdziwiona i mile zaskoczona. Ale widziałem o tej Sieroszewskiej. Tak, bo ona jest, pochodzi w ogóle z Jakucji. Dlatego wiadomo, że Sieroszewski tam jest bardzo, bardzo czczony i praktycznie jak się mówi, że jesteśmy, nawet pan Maciejczyk mówi, że jest tłuszcza sumień i stąd pochodzi pan Sieroszewski, to był bardzo mile wszędzie witany, wręcz domu do wszystkich muzeów był wpuszczany za darmo, bez pieniędzy z tego tytułu. Także no bardzo ciekawa prelekcja, można było wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Mówię, szkoda tylko, że mała frekwencja była. Następny w bibliotece na Dzień Kobiet był koncert tenora. Też bardzo fajna impreza, mnóstwo ludzi, naprawdę, naprawdę fajna impreza. No i róża burmistrza, tak? Mm-hmm. W tą sobotę, na której wspólnie tutaj z Bartkiem i z Kasią. No Kasi trzeba pogratulować, bo Kasia została nominowana, tak? Nominowana. Także gratuluję. Róża burmistrza. Szkoda, że nie wygrała. Następnym razem. Następnym razem. Tak. Pierwszy raz. W następnym roku na pewno to będzie zwycięstwo. Dobrze, ja chciałem, jeśli mogę, Kasia, bo chciałem wspomnieć, bo tutaj fajne te imprezy, może nawet ta częstotliwość tych imprez była tak duża, że nie wszyscy zdążyli wszędzie być, tak? Ale ja jeszcze do tych żołnierzy wyklętych wrócę, bo organizatorem nie było Centrum Kultury ani ten, tylko było Stowarzyszenie Działaj, które już od paru lat, od trzech chyba czy czterech organizuje takie dni. W tym roku pierwszy raz były to aż 4 gminy, to pierwszy, drugi, trzeci i one były rozbite na 2 gminy, tak? To żebyście widzieli, bo ja się tak zapoznałem, to ciekawostka. To zaczęło się 1 marca, drugi i trzeci to były wyjazdy młodzieży do Sejmu na jakąś tę prelekcję i później było, z tego co kojarzę, w Urlach też spotkanie z historykiem, no i 4 marca było w hotelu Batory. Też co do frekwencji, to można było sobie tam powiedzieć parę słów. No to niemniej jednak to ciekawostka, bo na artystę gdzieś tam trzeba zapłacić pieniążki i pojechać, to był wstęp wolny, a tam ponad 100 osób było, ale wydaje mi się, że powinno być więcej. Także chciałem to tak podkreślić. No też pierwszy raz tak było, prawda? Sam byłem zdziwiony z taką kondycją Jana Pietrzaka. Jest taki pan. No bo to jest pan już 80. Tak, ale po prostu i głos, i wszystko naprawdę, naprawdę wielki szacunek, no i wielki patriota. To tylko tak chciałem to przypomnieć, że takie wydarzenia były, natomiast teraz chciałbym zaprosić może na takie wydarzenie, ktoś z Państwa będzie mógł
coroczny konkurs imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, konkurs recytatorski. I tam jest ileś tam kategorii, odbywa się co roku w zespole szkół właśnie imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym roku będzie to czwartek, 15, godzina 10, także kto ma ochotę, to i czas pozwoli, to zapraszam bardzo serdecznie w imieniu organizatorów. Jeszcze powiem o zarządzeniu burmistrza w sprawie konkursu na kandydata na dyrektora szkoły podstawowej imienia Królowej Jadwigi w Tłuszczu. Pozostał taki ogłoszony konkurs na kandydata. Także z takich spraw bieżących to byłoby tyle. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze coś dodać, to bardzo czekaj, proszę. Jest jeszcze, tak? Jeszcze konkurs w szkole w Mokreści? No, nie wiem. Ten konkurs został ogłoszony teraz, ale konkursy w tym roku, z nie moich wiem, informacji, to chyba jeszcze dwie szkoły. Chyba Kozły i Mokra Wieś. Także Oficjalnie na razie jest w Tłuszczu, tak. Składanie dokumentów do 19 marca, z tego co tam kojarzę. Jeżeli nie będziemy mieli spraw bieżących, to zamkniemy tę część posiedzenia. Tutaj jeszcze poza kamerą ustalimy sobie, jakie szkoły odwiedzimy. Czy szkoły, czy może jakieś inne placówki. Ale ja myślę i będę miał propozycję, że chyba będzie trzeba odwiedzić szkoły, których zostały rozpoczęte te inwestycje termomodernizacji. Nie wiem, jak tam Państwo się będziecie. Zgadzacie i ułożymy sobie ten plan, bo chcielibyśmy to może w najbliższym czasie zrobić. Czy mamy jakieś pytania? No nie mamy. Jeżeli nie mamy, to zamykamy tę część posiedzenia. Bardzo dziękuję.